Czekaj, czyli latanie jakieś 50 metrów nad ziemią, jakieś 100 km na godzinę jest okej, ale nie możemy wejść do lasu? Harry zrobił co? Psst! Nalałam Snape'owi do szamponu zielonej farby do włosów, żebyśmy wiedzieli, co i ile je myje. Jęcząca Marta to duch. Myślałam, że Harry w peruce. Skaczemy? Wiesz, Ron, to nie jest tak, że ja cię oceniam czy coś, ale ten Peter Pettigrew, z którym tak ciągle sypiasz... Dobra, może i nie mamy szansy na puchar domów przez Pottera, ale puchar Quidditcha jest na... Okej, czemu Malfoy jest na boisku? Czy Cedric zaproponował właśnie Harrymu wspólną kąpiel? Tego się boisz, Ron, tak? Nawiedzonej chaty. Dobrze, że na co dzień nie mieszkasz z duchami, co? Dzień dobry, profesorze. Dobra, minął już miesiąc, a jego włosy dalej są czarne. I brudne. Czy tylko w moim liście pisało, że mogę mieć kota, sowę lub ropuchę? Ta, Ron nosi przy sobie całego szczura. Jakbym wiedziała, to wzięłabym psa. Hermiono, słuchaj, bo byłam na tym szlabanie u Umbridge i nie wykazała mi pisać, że nie będę rzucać w nauczyciela zdechłymi żywami i takie tam. Ale szybko mi się to znudziło, więc zaczęłam przepisywać tekst do chryzantem złocistych i... Myślisz, że to jakoś zejdzie? Nic. Nie mów. Godzinę temu uczyliście mnie, jak zrobić eliksir, którego kropla może wybić całą tą szkołę. I dalej potrzebujecie podpisu moich rodziców po to, żebym wyszła do miasta. Okej. Pierwsze zadanie turnieju trójmagicznego było świetne, nie mogę się doczekać, co wymyślą na drugie. A. Czyli przez godzinę mamy się patrzeć na jezioro. Malfoy, grasz w pchełki? O, nowy nauczyciel obrony przed czarną magią wygląda całkiem miło. Ciekawe, jak zginie. Istnieje spora szansa, że zamiast pogłaskać swojego kota, pogłaskasz McGonagall w kocim wcieleniu i nawet nie będziesz o tym wiedzieć. Potter! Potter! Twoja stara! Nie, Harry, przestań, żartowałam, nie płacz, proszę. Okej, Malfoy, myślisz, że mógłbyś się spytać Voldemorta, kto mu projektował te mroczne znaki, bo chciałabym sobie zrobić tatuaż i... Nie? O, Ginny wkręciła się w graffiti. Wiesz, trochę chyba jesteś za blady, żeby nazywać się Czarnym Panem. Ej, zgadnijcie, kto wciąż ma czarne włosy. I zgadnijcie, kto dostał szlaban za sabotowanie wizerunku nauczyciela. Właśnie wiedziałam, jak Harry z Ronem upychali nieprzytomnych Kraba i Goyla do składzika na miotły. Gryfoni. Harry, nie uważasz, że to trochę podejrzane, że poza tobą żaden inny uczeń nie nosi okularów? Ej, Malfoy, ten pająk jest prawie tak duży jak twoje ego. A windy nie macie? Nie pytaj mnie, skąd to wzięłam. Tych kociołków to pan tak nigdy nie czyści, czy dzisiaj była jakaś specjalna okazja? Dobra, już siadam, myję spokojnie. Dobra, ale tak między nami. Chce pan zostać nauczycielem obrony przed czarną magią z ambicji, czy po prostu więcej niż rok już pan nie wytrzyma i chce pan po prostu... Łania nie pasuje panu jako patronus. Bardziej nie topysz. Nie zimno tu panu? Albo kaczka, bo tak pan człowie po tych korytarzach, że aż żal patrzeć. W sumie to jak się pan skapnął, że w tym szamponie faktycznie była farba? Bo raczej nie przez użycie. W lochach znaleźli trolla, musimy wracać do dormitorium. Tak, wiem, nasze dormitorium jest w lochach. Najwyżej zginiemy. Okej. Drugie zadanie turnieju trójmagicznego im nie wyszło, ale trzecie na 100% będzie super. Nieważne. Ron! Ron! Masz pożyczyć długopis? Długopis, a nie resztki twojej świętej pamięci sowy! O, wrócili. W końcu. Już się stypa zaczynała robić. Nie. Stypa zaczyna robić się teraz. Boże, Cedric! Malfoy, wstawaj, to były tylko dwa piwa kremowe. Brytyjczycy. Mordo, w sumie po co oni nam tutaj dają bilety? Jakby nie musimy za nie płacić, a i tak ich nikt nie sprawdza. Jeszcze raz, czemu kruk koni mają w swoim godle orła? Tom, czekamy na Pottera w tym lesie od godziny. Czy już widzisz, czemu umawianie się z kimś w środku lasu nie jest najlepszym pomysłem, jeśli chodzi o nawigację? Dobra, czyli jak mają fasolkę o skunksim smaku, to znaczy, że ktoś musiał najpierw spróbować, jak smakuje... Nie, dobra, nie.